Siemanko, witam Was na kanale Artur Wilanowski i dzisiaj porozmawiamy sobie o drugim spotkaniu, czyli Werwa Warszawa, Orlen Paliwa kontra PGS Krabeł Chatów. Także zapraszam Was do oglądania tego materiału. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zapraszam do subskrypcji. I jeśli nie oglądaliście wywiadu z Maćkiem Dobrowolskim oraz Piotrem Grabanem, zapraszam gdzieś tutaj. A jeśli chcecie się dowiedzieć, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie Wiktor Musiał, to zapraszam Was właśnie do subskrypcji, włączenia powiadomienia, ponieważ ten materiał będzie w środę, także zapraszam. A teraz przejdźmy do spotkania Werwa Warszawa Orlen Paliwa kontra PGS Krabeł Chatów. I tutaj niespodzianka, ponieważ PGS Krabeł Chatów wygrała 3-1 z Werwą Warszawa Orlen Paliwa, gdzie po pierwszym secie myślę, że nikt się nie spodziewał, że taki wynik będzie tutaj w końcowym rozrachunku, z tego względu, że pierwszy set 25-13, gładkie zwycięstwo Werwy Warszawa. Myślę, że w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła warszawianie byli tutaj lepsi i zdecydowanie z taką pozytywną energią weszli w to spotkanie. Ale tutaj należy zwrócić na szczególną uwagę, gdzie Norbert Huber wszedł za Mateusza Bieńka i pokazał się właśnie z takiej mega pozytywnej strony. Widać był ten taki zadziorny pazur, który wniósł w grę składu tutaj z Bełchatowian. Także zdecydowanie pozytywne wejście i zmiana tego zawodnika. Sumarycznie razem z Karolem Kłosem zdobyli oni 25 punktów bodajże. Jeśli jeszcze do tego dołożymy 2 punkty Mateusza Bieńka, no to 27 punktów zdobyli sami środkowi. A szczególną uwagę należy również zwrócić na to, że tutaj przyjmujący, czyli Mila Tewadipur oraz Mikołaj Sawicki, mieli skuteczność na poziomie około 35%. Także no, ktoś musiał ratować tutaj tą pozycję w ataku. Duszan Petkowicz również, takie średnie spotkanie bym powiedział, ale właśnie środkowi odegrali tutaj znaczącą i kluczową rolę. Również pozytywna kwestia, czyli zmiany w odpowiednim momencie. Robert Milczarek wchodził w tym momencie, gdzie potrzebne było lepsze przyjęcie i zastępował w pozytywny sposób Mikołaja Sawickiego. Także myślę, że wszystkie trybiki zaiskrzyły w skrze z Bełchatów i mamy tutaj taki pozytywny wynik. Także w środę będzie kolejne spotkanie, ponieważ wynik tych wszystkich spotkań to jest 1-1 i w środę dowiemy się, kto zwyciężył walkę o brąz, które z tych drużyn okazą się lepsze i będą reprezentować nas na europejskiej arenie. Już myślę, że w szerszą perspektywę tutaj garści statystyk nie będę się zagłębiał. Zdecydowanie należy zwrócić tutaj na pozytywne osoby, czyli środkowych. W tym spotkaniu odegrali oni znaczącą rolę i myślę, że to zaważyło na tym całym spotkaniu. Bardzo dobra gra Grzegorza Łomacza, gdzie właśnie w pierwszym secie rozgrywał na pojedynczy blok, ale niestety skrzydłowi nie kończyli tych piłek, a jak widać na podwójnym bloku nawet potrafili kończyć środkowi i to właśnie dzięki nim PGS Krabeł Chatów wygrała to spotkanie. Także jeśli dotrwaliście do tego momentu, dziękuję bardzo serdecznie, wciśnijcie łapeczkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zapraszam bardzo serdecznie. A ja już się będę z Wami żegnał, także dziękuję Wam za dotrwanie do tego momentu i na razie, cześć! Sponsorem kanału jest sklep internetowy cbdoriginals.pl.